Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest Outlast. Outlast 1, ponieważ 2 jeszcze nie wyszła, prawdopodobnie, ponieważ dzisiaj jest czwartek, gdy to nagrywam, godzina gdzieś koło 15, jakoś tak. No trochę wcześniej, co prawda, ale wieczorem nie mam czasu, ponieważ wychodzę. No i w sumie to tyle, no dlatego tak wcześniej nagrywam. Zaczynamy sobie nową grę, już tutaj robiłem testy, co i jak, więc na to nie patrzcie, nieważne. Gramy w Outlasta 1. Szalony, koszmarny. Na szalony bym zagrał, tylko że tutaj nie możemy ani razu zginąć, więc nie. Weźmiemy sobie koszmarny. Najwyższy poziom trudności, można tak powiedzieć, bo tamten to jest jakby taki hardcore, tak? Czyli takie już mega w ogóle. Zaraz sobie to przeczytamy. To może przeczytamy teraz, dobra. Outlast zawiera sceny przemocy, tak. Wcielasz się w postać Milesa Abschera, nie wiem jak to się wymawia, ale okej. Ło, co tu za te. efekty, no, wideo, no nieważne. dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi. Będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać, odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Pozostań przy życiu jak najdłużej, nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika. Jeśli chcesz odkryć koszmary czekające się? A nie czekające cię? Powinno być? Nie wiem. Czające! A okej, okay, czające się. O, nie umiem czytać. W Mount Massive musisz uciekać. Odkrywać... ukrywać się. Odkrywać, tak. Odkrywać też będziemy, a co innego. Lub zginąć. No, zginąć raczej nie chcemy. Ukrywać się, no, czasami. Ale najbardziej będziemy się uciekać, więc... Jest teraz czwartek, wczoraj, w środę. Czyli 3 dni temu, jeżeli oglądacie to w sobotę. Pojawiło się na stronie Outlasta, ogólnie czerwone beczki Red Barrels, twórcy tej gry, dziwny post, w którym był obrazek Tomorrow, czyli jutro, czyli dzisiaj, czyli 2 dni temu, czyli pojutrze, tak, czyli prawdopodobnie w czwartek, czyli teraz kiedy to nagrywam, może wyjść lub raczej cała gra nie wyjdzie. Prawdopodobnie wyjdzie zapowiedź, ale jakby wyszła cała gra, to w tym tygodniu to jest ostatni odcinek z Outlasta 1, tak? Ja Outlasta 1 nagrywam, ponieważ już w to grałem. Więc to raczej nie będzie straszne, żeby coś, żeby będę się bał, ponieważ w miarę wiem, co tu jest. Rok temu co prawda w niego grałem, więc mogłem coś zapomnieć. O, mogę się ruszać. Cześć. I będzie po prostu to przechodzić, dlatego wziąłem koszmarny, tak? Żeby to po prostu przejść skillowo i tak dalej. I żeby zapełnić czymś dziurę między... to czy przed Outlastem 2, tak? Takie wprowadzenie. Filmy ogólnie z Outlasta, z innych horrorów, nie wiem czy wiecie, zaraz sobie przeczytamy, będą pojawiać się w weekendy. Kiedyś miałem taką serię Straszne Weekendy, ale na razie nagrałem z tego tylko Five Nights at Freddy's, trójkę? I Amnezję, Mroczne Proroctwo. I teraz idzie Outlast 1, potem może Outlast 2, zobaczę. Zależy czy wyjdzie, tak? Nie znasz mnie, nie będę owijał w bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow w Mount Massive. Właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie, nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Dokładnie. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Klasycznie, no nie? Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Nie wiem, czy to czytać na pewno. Czy to może klimat psuje albo coś? Może sobie sami to przeczytacie? Nie wiem. Jak na razie pierwsze przeczytałem, może już nie będę czytał. Będę sobie to wszystko... W sumie nigdy nie czytałem tych napisów, więc sobie poczytam to sam. Wy to też przeczytacie. I myślę, że będzie fajnie. Mamy nalepkę. Tak, można to powiedzieć, prezentera. No i co, no i idziemy do szpitala. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba w Outlaście ten motyw właśnie z tą kamerą. Jestem ciekaw, jak w drugiej części będzie to wykorzystane. Cofnąć się nie możemy. Ciekawe, czy jakby tak szybko powiedzieć, czy moglibyśmy stąd uciec. Mamy kamerkę, mamy tylko 2 baterie, na koszmarnym są tylko 2 baterie. Wiem, że tam ktoś będzie, tam? Czy tam? Możemy sobie przybliżać, jej.
Takie fajne. Chyba tam ktoś będzie, albo tam na samej górze. Taki trochę spoiler, no wiem, no ale już to grałem tak. Początek... Co jest? Początek pamiętam bardzo dobrze. Więc tu mnie na pewno nic nie wystraszy. No ale później to już może być ciężko. Dobra, tutaj nic nie ma. Baterii raczej nie będziemy za bardzo szukać, ponieważ mamy jedną, dwie maksymalnie. Więc tak 2 na 10. Możemy shiftem sprintować. Tu będę gdzieś nam mówił wszystko, co mamy robić. Możemy to otworzyć? Możemy. Dobra. I teraz ktoś będzie? Chciałbym uwiecznić to. O, uwieczniłem. A, uwieczniłem całą tą. O, tam jest pan. Dokładnie o tym mówiłem. I dalej już mniej szczegółów pamiętam, ale początek pamiętam bardzo dobrze. Możemy iść. Tutaj mogę udawać, że o, nie wiem gdzie wejść, ale nie, nie lubię udawać. O, w ogóle nie lubię udawać. Nic, więc nie będę. Po prostu grałem w tą grę, tak? Tego się nie otwiera. Czemu by miało się otwierać główne wejście? No, to jest gra. Typ horror, tak? Ogólnie w horrorach się główne wejście nigdy nie otwiera chyba. No chyba, że tam czeka na nas śmierć, to wtedy się otwiera. Dobra, ładne niebo mamy. Że tak powiem. Lewy kontrol. No dobra, nie pamiętałem akurat tego, że lewy kontrol. Dobrze, że mi przypomniał. Bateryjek nie będziemy, tak mówię, szukać, ponieważ nie mamy zbyt dużego zapasu na nie. Będziemy ich szukać... O, mogę przeskoczyć. Po drzewie chodziłem, po krzaku. Jak będziemy ich potrzebować, to zaczniemy ich szukać, tak? A, mogę biegać, zapomniałem o tym. Hopa, podramienie do góry. Udźwiękowienie w tej grze jest świetne, ogólnie grafika, wszystko. Dlaczego grafika, no, mogłaby być lepsza, tak? Ale nie jest zła. Spacja, proszę bardzo. Assassin's Creed motyw jest zrobiony. Jeszcze tu jest motyw jeszcze zrobiony, zapożyczony, nie wiem. Próbuję teraz wymyślać na szybko, ale jakoś... Assassin na razie ze skakaniem jedyny. Hop. Walczyć tu nie będziemy, więc to nie będzie... Dup. Stoimy sobie oczywiście na oknie. Możemy wyciągnąć to. F-kom. Dobra. Będziemy musieli oszczędzać to strasznie. Tam nie wejdziemy, chyba. Przebiegnę się jeszcze. Możemy tu wejść. A to się nie powiem, że się zdziwiłem. Tak? Tędy na pewno, a nie tam... A, bo tam nic nie ma. Nie wiem, już mi się myli. Już się serio gubię, więc to może być... Może to będzie straszne, tak? Jednak wszystkiego nie pamiętam. Wiem, że tutaj jak gdzieś spojrzymy... Jej. Wow. Mrówki. Mogę sobie to nagrać, będę miał efekt jak ten. Nie wiem co, jak do cięcia. Tak. Prawdziwy zegarek, który chodzi, o dziwo. Nie wiem, czy... Poczekamy, czy minuty chodzą, a potem poczekamy, czy chodzą godziny. Godzinna wskazówka. Czekamy. Nie no, uwierzę na słowo, że chodzą. Chyba tak. Chyba się poruszyła, była na równym... Tak, chyba się rusza. Więc nie będziemy wszystkiego ten, czekać, aż przejdzie całkowicie. Bo... Byśmy się zanudzili, tak? Przeszło? Przechodzi, przechodzi. Pięknie. Zegarek zrobiony bardzo ładnie. O, wychodzimy sobie tędy. Wychylać się możemy jak? Tak. Jak... Będziemy bliżej ścianki, to możemy nawet rękę pokazać. O, już nie mamy palca. Pff. Dobra. Gdzie mamy teraz iść? Mamy iść tędy. Możemy się przecinać przez szczelinę, więc okej. Okay. Jakiś motyw ucieczki, tak? Szafek. Nie możemy, bateria. Pięknie. Za pomocą R, no spoko. Ale jak na razie nie będziemy wymieniać. Chyba, że znajdziemy jakąś, to wtedy wymienimy sobie i tak dalej. Tutaj trzeba już grać taktycznie, myśleć o wszystkim, ponieważ mamy mało baterii. Tu mamy kolejny dokumencik. Wezmę to, chyba nie będę czytać. J-ką? Albo pod tabem mogę od razu. To są dokumenty. Tego jeszcze nie czytaliśmy, okej. Okay. No to ja sobie to wszystko w myślach przeczytam i tak dalej, wy też sobie przeczytacie. Tu jest to wszystko te. Kto, do kogo, od kogo, kiedy i jak. Więc odtąd się to chyba zaczyna. Okej. Okay. Pacjent śmieje się w fazie NREM. To jest chyba jakaś faza snu z tego co wiem. Ale dobra, sprawę... Nie wiem, może to będę jak czytał. Nie wiem, bo tak to będzie taka cisza na nagraniu. A przeciwko Murkow, tak. Tragera, ważny wak, to jest jedyna osoba na Trager, okej, okay, trzeba... Jak coś, to może się sobie zawsze zatrzymać, tak? Dobra, lecimy. Dalej są takie podstawowe podstawy. Co i jak tutaj robią, ja się napiję.
Okej, okay, można lecieć. I właśnie, i tak właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego to nagrywam w czwartek. A nie na przykład w piątek w nocy, żeby było na sobotę. Albo no w sobotę raczej nie będzie dobrze. Dlatego, że w piątek wychodzi Isaac. Isaac wychodzi. I w Isaaca mam zamiar grać. Nawet no life, że tak powiem. Cześć. Tam coś jest, nie ma. W Isaaca zamierzam no life wręcz bym powiedział. Nagram nawet może nie wiem, z 5 filmów, jak mi się uda. Cześć. To jest pan Psychol. Nie jestem pewien, gdzie on dalej będzie, nie pamiętam. Nie pamiętam go w ogóle. Ale zobaczymy. Dobra. Tam na dole mamy tą całą halę. Mogę sobie przybliżyć? Wow, nawet dobrze widać. Patrzcie, stąd nie widać, stąd widać. Jak to było? Ci zagadki Miami, czy jak mu tam Nowego Jorku, dobra. Aha, sobie przybliżamy, jest lepiej widać. Jej. Zniekształcony obraz, czysty obraz. Spoko, dobra, idziemy dalej. Wchodzimy sobie tędy. Okej. Okay. Zapomniałem o tym. Ale dobra. Nie chcę zużywać baterii w całości. Bardzo nie chcę. Tu nam pan dynda. Dzień dobry. Mogę panem poruszać? Uhuhu, fajne. Dobra, ale raczej go wziąć nie mogę do siebie. Witam. Mam cię kamerować? Mi bateria zejdzie. A! Fajnie. Wszystkich zabili, musisz z nimi walczyć. Ja nie mam walczyć, ja mam się ukrywać albo uciekać. O Jezu, nic nie widać. Dobra, idę z kamerą. Chciałem z tą kamerą częściej pochodzić, no ale wiecie, baterie. Tam jest nasz... No, ojoj. Zagubiłem się. Chciałem go pokazać z bliska, ale się nie udało. Dobra, ale tym razem weźmy sobie w notatki. Bo nie przeczytaliśmy tego. Gdzie jest początek? Tu. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive w roku... Kropka. W roku 1971 w atmosferze skandalu potajemnie zamknięty przez rząd. Ponownie otwarty w 2009 roku przez ośrodek badawczy Murkow. Pod pozorem działalności charytatywnej. Zasięg w telefonie ginie. Nagle jakieś kilometra przed dotarciem na miejsce. Wygląda to na celowe zagłuszenie sygnału. No, dokładnie. Murkow Corporation może poszczycić się długą listą ukrytych dochodów. Nie wiem, czemu uchodźców przeczytałem. Zbyt dużo ich dzisiaj. Z racji prowadzonej działalności charytatywnej na amerykańskiej ziemi stawiają jednak dopiero pierwsze kroki. Aha. Cokolwiek planują, będzie to na pewno coś wielkiego. Może tym razem się doigrają. Okej. Okay. I mam drugi. Wszedłem do środka. O Jezu, ile tego jest. Jestem wewnątrz. Wszędzie leżą ciała ze śladami poparzeń. Dookoła pełno krwi. Głowy ustawione równo jak butelki w barze. Martwi naukowcy ośrodka Murkow zwisają z sufitu. Na ich plakietkach widnieje napis: zaawansowane systemy badań Murkow. Murkow to pralnia brudnych pieniędzy. Ma przynosić dochody, jakie rzekoma organizacja charytatywna, jako rzekoma charytatywna. No tak. Pieprzyć trzeci świat, bo przecież lepiej skasować kolejny miliard. Dokładnie. Jak oni to sobie wyobrażają? Jak można trzepać kasę na budynku pełnym psycholi? Jest tu facet ze służb specjalnych, nadziany na jakiś pręt jak świnia na rożen. Powiedział, żebym stąd spieprzał i wyzionął ducha. Że on wyzionął ducha, nie my mamy, tak? Dobrze by było... On nam kazał walczyć, przepraszam bardzo, to ktoś tu myli się w zeznaniach. Bardzo miło to usłyszeć, chyba tak to było? Dobrze by było to usłyszeć, kiedy jeszcze mogłem stąd wyjść tą samą drogą, którą się tu dostałem. Nadal mogę? A nie, zaskoczyłem z tego. Z wentylatora. No spoko. Czyli jednak się cyka. Nasz bohater się jednak cyka. Dobrze wiedzieć. No w sumie tak, po głosie, w sensie po oddechu. Słuchaj, że się cyka. I to tak w sumie no trochę. Tu mamy pana. Jezu, jak on wygląda. Ten uśmiech taki. Spójrzcie na ten uśmiech, na tą twarz. Jakiś tylko podpis dać i już będzie. A ten pan?
No, taki trochę rozbity. No dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj możemy sobie przejść. Przechodzimy. Prosiaczek, jej! Złapał nas. Nasz główny przeciwnik. Znaczy główny. No główny jest inny, tak? Ale no można powiedzieć, że ten też jest głównym przeciwnikiem. Jednym z głównych, o. No cześć. Widzę reklama Gilleta, tak? Ogolony. O to chodziło? Lokowanie produktu? Apostoła. Spoko. Tak jak wcześniej w to grałem, nie czytałem w ogóle dialogów, więc fajnie będzie do tego wrócić, poczytać dialogi, o co chodziło i w ogóle. Dobra, czyli on nas brał za apostoła i to jest ksiądz, który reklamuje Gilleta. Ja wszystko wiem. Przede mną się nic nie ukryje. Nowe zadanie, ucieknij z psychiatryka. Dostań się do pomieszczenia ochrony, by odblokować frontowe drzwi. Okej. Mogę to nakamerować? Powiem mi coś ten pan? W sensie ja coś powiem? Chyba nie. Nie wiem. Nie wiem dokładnie, co mam kamerować. Ale weźmiemy sobie teczuszkę. Zaraz przeczytamy. Bo czemu by nie? Ale jak na razie idziemy dalej. Mamy iść w tą stronę? Chyba tak. Możemy sobie nawet pobiec. Jestem ciekaw, czy jakbym pobiegł do niego, czy by zaczął mnie gonić. Czy to jest, on jest tak ustawiony, że przez cały czas ma uciec. Mam w ogóle go nie spotkać, tak? W sensie taki straszak, a nie przeciwnik, o. Co my mamy w kiblach? Witness. Witness to znaczyło świadek? Jeżeli dobrze pamiętam. Mogę to nakamerować? Mogę. Dlatego trzeba zawsze z kamerą raczej chodzić. Ponieważ zawsze może coś powiedzieć. Kamerujmy wszystkie dowody, proszę. Uśmiech. Mogę go podnieść? Mogę. Raczej nie mogę. Trupów podnosić nie będziemy. Co my tu mamy? Mamy lampę, która zwisa z sufitu. Możemy ją popchnąć, jej. Tu mamy pana. Nie mogę na niego skoczyć. Ja mu zbliżenie twarzy. Dobra, żeby rodzina rozpoznała. Dokumenty jakieś, nic. Baterii, tak jak mówię, nie szukamy. A ja się pochylę teraz się napić czegoś. Skończyła mi się woda w szklance. No, muszę sobie nalać. No, przepraszam bardzo za to. No, ale od gadania pić się chcę. Jak w reklamie coli, tak? Jak sobie nalewał coli, chociaż to nie jest cola. Nie powiem, co to jest, bo to by było lokowanie produktu, chociaż powiedziałem już o coli. Dobra. O, idziemy sobie dalej. Co my tu jeszcze mamy? Okej. Idziemy sobie. Już teraz naprawdę. Tu ma jakąś walizkę. Co się stało? Aha, żeby zamknąć drzwi. No spoko. Ogólnie, kiedy możemy chyba otwierać drzwi, to jest napis. To możemy je otworzyć. Na przykład tu nie ma napisu. Mogę coś ściągnąć i mam ten... tą kropkę. Ten kurs, nie kursor, tylko celownik. Zbliżamy do ściany, ogólnie do ściany każdej? Nie, do drzwi, do których możemy dostać się, no to się powiększa, tak, rozszerza. Ale nie ma na podpisu, że mogę to otworzyć, więc nie możemy tam wejść. Proste. Tutaj mamy... co to, pokój lekarza? Jestem ciekaw, który lekarz ma taki pokój. Dobra, weźmiemy sobie to. Przeczytamy sobie to teraz. Możemy sobie przeczytać dokumenty. Nakaz przyjęcia. Oh my god. Założyło przed... no to ta firma, no nie, założyła przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, iż są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny, dokładnie. Jak się nie zabezpiecza, to się potem ma. Tak. Aha. Dobra. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami, bez względu na okoliczności, zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały. Względem Markov Corporation, tak?
oraz należących do nich do firmy oddziałów, tak. Do firmy oddziałów chciałem powiedzieć, nieważne. Raport o opłacalności, coś tam. Dobra, to już sobie przeczytacie. Raportów raczej będę mniej czytał, bo to są takie, no. Ogólnie, że nie wolno projekt Wall Rider i tak dalej. Zakazują nam. Pochowuję więcej ofiar, jednak tak. To wiem. No i okej. Będę czytał tylko notatki nasze, ponieważ są krótsze i są ciekawsze. Ponieważ mówi nasz ten. Muszę kamerować. Żeby nam dawał właśnie notatki. Dobra, nie ma. Pobiegniemy sobie. Możemy z kamerą biegać? Teraz trik. Czy możemy się obracać? Tym się możemy obracać. Ale już nie możemy. Możemy! A, coś nie działa. Okej. Okay. Fajne. Nie używałem tego nigdy. A to może być przydatne, naprawdę przydatne. Możemy wtedy zobaczyć, jak daleko nas jest nasz przeciwnik. Tutaj mamy komputery jakieś. Chyba mu się ekran wylał. I mu się ciągle wylewa, no nieważne. Skasujemy sobie to. To jest aktualizacja. Password, spoko. Może być i password. Kamera w dłoń. F. Jest jakaś teczuszka. Odczytamy sobie już sobie to potem. Myślę, że w następnym odcinku, tak? Nie wiem. Bo teraz bym chciał do jakiegoś sejwika przejść. Mogę się wychylać, no wiem. Sejwik, gdzie jesteś? Ja mam kamerę, chyba nie widzę sejwa. Kiedy się spełni. Witaj. Nachylę się nad tobą. Nawet. Nawet ci poświecę. No spoko. Idziemy dalej. Pobiegnijmy sobie trochę. O, witam panów. Są w końcu jacyś normalni psychole, że tak powiem. Normalnie wyglądający. Przynajmniej ten normalnie wygląda. Ale oczywiście też reklama Gilleta. Ogoli nawet każdy włosek. O, mamy notatkę. Przeczytamy sobie ją teraz. Czemu by nie? Tak właściwie, jak wam się podoba intro, które było na samym początku. Ponieważ to jest intro doklejone w OBS-ie. Nic nie muszę montować, zero montażu. Jej, prawdopodobnie powtórzę to jeszcze w następnym... O, cześć karto. Zapisywaj, prawdopodobnie powtórzę to w kolejnym odcinku. Ponieważ kto ogląda końcówkę już? No nie wiem, może ktoś ogląda. Ekwipunek, karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony, czyli tam gdzie byliśmy. Świadek, o, aż dwa. Cały jestem pokiereszowany, ściągam z nosa potłuczone okulary. Co? Co mi się stało? Chyba złamałem kilka żeber. A, no tak, po upadku, dobra, już zapomniałem o tym. Jakiś zdeformowany olbrzym o mało mnie nie zabił. Wyglądał, jakby mu ktoś łeb potraktował tarką. Czemu by nie? Nie takie rzeczy widziałem. Rzucił mną o ścianę i straciłem przytomność. Nie o ścianę, tylko o szybę. Odsunąłem się, gdy jakiś blady facet o przepitej twarzy zboczeńca? Co? I odziany w samodzielnie skleconą sutannę nazwał mnie swoim apostołem. Nie pisałem się na takie coś, na coś takiego. Pełno tu nabazgranych krwią słów. Coś mi mówi, że ich autorem jest kaznodzieja. Co? Trochę takie, nie wiem, no nieważne. Pewnie napisał je dla mojego dobra. Okej. Otumieni faceci i szumiący telewizor. Paru facetów nieobecnych wzrokiem gapi się w szumiący telewizor. To chyba pacjenci. No co ty nie powiesz. Cokolwiek tu się wydarzyło, udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. Oni po prostu czekają, aż się reklama w Polsacie skończy. To jest proste. Tak. Więc mam nadzieję, że się podobało. Do kolejnego odcinka. Już jutro, w niedzielę. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Możemy jakoś obrócić kamerę? Nie mogę. Mogę pokazać password.